jej Soldat i Mars. Hebi świetny Soldat. Cześć, witamy na kolejnej recenzji. Dzisiaj recenzujemy Starbaza. Smak Margarita. Co do puszki, no nie trzeba ją raczej przedstawiać nikomu. Typowo Starbazowa, bardzo poręczna, wygodna. Póki czysta się zamyka i otwiera bez problemu. Przypakowywaliśmy to ten tytoń do innego pudełeczka. Co do rozdrobnienia. Jest naprawdę w porządku. Są takie badyczki jakieś od liści. To nie są jakieś badyle wielkie. Można na nie przypchnąć oko. Pachnie bardzo odświeżająco. Jeżeli ktoś tam margaritę na tle sobie palił wcześniej, no to może ją troszkę porównać, tylko że nakla jest bardzo chemiczna. To jest taki naturalny zapach. Bardzo przyjemnie to się wącha i wokół się roznosi przyjemny aromacik. Tak, zdecydowanie orzeźwiający, przyjemny aromat. Taka limonka z domieszką alkoholu. Ja tam alkoholu nigdy nie czuję, ale... Czy to jest taka nutka zapachowo-smakowa Starbaza, która odpowiada u nich za alkohol, powiedzmy. Tak, ale to trochę oranżatkowa jest taka. No, taka jest, ale jest bardzo fajna, taka bardzo miła. Uczuć limonka, to alkohol w ogóle nie się zasypisz. No nie, no, ogólnie nie czuć. No, jakby to był alkohol, to pewnie by było troszkę inaczej figurowane. W monopolach by się pojawiło. Tak, tytoń na pewno smakuje tak, jak pachnie. Jest to orzeźwiający. Wyczuwalna wyraźnie limonka. Bardzo przyjemny, orzeźwiający smak. Rzeczywiście mogę czuć wyraźnie. Z taką nutką tego, czego się mówiłem wcześniej, czyli w cudzysłowie alkohol Starbazowy. Bardzo taki przyjemny. Ożywiający smak, naprawdę. Bardzo. Ja tu chyba mógłbym porównać trochę do tego Cuban Mojito, tak? Ale trochę. Taki delikatny substytut, jeśli nikt nie ma fantazji. Nie robi takiego wrażenia na pewno jak fantazja. Tak, ale czuć tą podobną, tą taką limonkę. Tak, to taką oranżatkę taką ciekawą. To coś takiego fajnego, orzeźwiającego. Czuć na języku, czuć w gardle. Ciekawe. Czuć fajną limonkę. W przeciwieństwie do nachli nie wszystkim domestosem nie zajeżdża. Co w nachli było wyjątkowe. Ja za tymi margaritami nie przepadam. Ogólnie strawberry margarita jest w porządku. Oceniłbym ją na 8, a tą margaritę... ...7, 6+, nie więcej. Myślę, że... To by była uczciwa ocena. Niestety ją palimy już dłuższy czas. Trochę dymy nie te. Niestety podejść było sporo. Sporo już coś. No, myślę, że nie aż tak dużo. Nie, chyba, nie. No, jeżeli 10 podejść, to tak, smak można na pewno zaklasyfikować jako bardzo dobry. Dam mu 8. Przed chwilą to zrobiliśmy. Nie, to jest smak ocenię tak pomiędzy 8 a 9, czyli tam 8,5. Ale taki raczej smak z tych nienudzących się. Nie wiem, jak drapa. Nie, ja to dam, myślę, że twardą ocenę. Tak. Szkoda, że się wypali, bo dymi naprawdę fajnie. Tak. Końcóweczka. Taka 8. Nie lubię cytrusów, ale to jest tylko fajna. To mógł palić. 8 na 9, coś takiego. Ça ne me dit pas qu'on va pour une tripe.
vendre mon corps et mon âme, sachant que je vis pas. Jamais dans ma vie, le militaire me convaincra.